Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan poseł Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże. Jak panu się podobało dzisiejsze wystąpienie pana premiera Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu? Dobre wystąpienie, dobre riposty później na pytania. Oczywiście nie wszystko mogłoby zostać powiedziane, to jest zupełnie naturalne w takiej sytuacji. Akcenty musiały być rozłożone stosownie do sytuacji, ale wobec zupełnie niezwykłej nawały, jaka spotkała pana premiera i Polskę ze strony absolutnej większości Parlamentu Europejskiego, myślę, że co najmniej 90-kilka% posłów było reprezentowanych przez tych, którzy się wypowiadali przeciwko Polsce, ale też przeciwko Unii Europejskiej, jaką kiedyś znaliśmy. To z mojego punktu widzenia ta debata pokazuje, że wśród gremiów kierowniczych Unii Europejskiej nastąpił absolutny przełom. Mamy do czynienia z nowym zjawiskiem. Bo warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta debata miała kilka etapów. Pierwsze było wystąpienie pana premiera na temat przyszłości Europy, bo taki był cel tej debaty. To nie miało związku ani z praworządnością, ani z sytuacją w Polsce, tylko jest taki zwyczaj, taka formuła w Parlamencie Europejskim, że są zapraszani premierzy albo liderzy poszczególnych państw do parlamentu, aby przedstawić wizję Europy, i takąż wizję też przedstawił pan premier. I też później były pytania do premiera, które już głównie koncentrowały się na praworządności i na tym, co dzisiaj działo się przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Ale panie ministrze, właśnie wróćmy do tej wizji Europy. Z wystąpienia pana premiera wynika, że ta wizja, że Europa powinna bardziej realnie spojrzeć w przyszłość, ale też i realnie spojrzeć na to, co się w tej chwili dzieje. Takiego realizmu momentami nie było u adwersarzy pana premiera. Pan redaktor jest dla nich bardzo liberalny, że tak powiem, i otwarty. Nie, to nie jest tak, że czasami ja nie jestem było liberalny, panie ministrze. Przepraszam za sformułowanie. To nie jest tak, że tam momentami nie było realizmu. Tam był swoisty realizm, moim zdaniem. Tam był realizm grupy zaangażowanych politycznie postkomunistycznych polityków. Zwłaszcza wtedy, kiedy się powołali na Róże Luksemburg. Zwłaszcza wtedy, zgadza się, dobrze pan to przywołał, bo to jednak był zupełny skandal, bo przypomnijmy, w jakim kontekście jeszcze się powołano na Róże Luksemburg. Powołano się na zdanie, które jakoby, i nie wykluczam, że tak było, nie znam na tyle pism Róży Luksemburg, żeby się w tej sprawie wypowiadać, a jakoby Róża Luksemburg miała stwierdzić, że wolność państwa mierzy się wolnością jednostki. Takie zdanie przywołano, atakując oczywiście Polskę, jakoby w Polsce nie było wolności jednostki. Zupełny absurd, a powoływanie się na Róże Luksemburg w kontekście debaty polskiej na osobę, która walczyła z ruchem niepodległościowym jest i ruchem narodowym, ale każdą odmianą ruchu niepodległościowego polskiego i kwestionowała w ogóle możliwość i sens niepodległości Polski, jest po prostu nie tyle obraźliwe, ile pokazuje, o co tu chodzi, jeżeli człowiek, który to cytował, w ogóle wie, kto to była Róża Luksemburg i zna jej pisma. Jeszcze, ale myślę, że może na znać. Chwilę do Róży Luksemburg wróćmy. Ona postulowała utworzenie jednego państwa. Dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak. I w tym sensie myślę, że ten człowiek wiedział, o co chodzi, bo taki był ton całej tej debaty. I dlatego chcę, jeśli pan pozwoli, redaktor, poświęcić temu kilka minut, bo to naprawdę ona miała znaczenie z tego punktu widzenia przełomowe. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w tych gremiach kierowniczych ukształtował się, jak się wydaje, już zupełnie jednolity pogląd, że bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, a może im bardziej kwestionowana jest sensowność takiej struktury jak Unia Europejska w obecnym kształcie, oczywiście nie mówimy o innym, tylko w obecnym kształcie, tym bardziej trzeba zacieśniać i tym bardziej trzeba ją przekształcać w jednolity organizm państwowo-gospodarczy. Jednolity. I oni to bardzo jasno dzisiaj powiedzieli. Nie wystarczy gospodarka. My
zmierzamy do jednolitej struktury, tak zwane wartości europejskie, o których kształcie decyduje większość parlamentu i o których kształcie decyduje Komisja Europejska. One są takie, jakie my ustalimy, bez względu na to, co narody na ten temat sądzą i co państwa niepodległe na ten temat sądzą, i będziemy to egzekwowali. Drugi element, który został bardzo jasno podkreślony, to zakwestionowanie i zmuszenie, znaczy pod adresem Polski, jasne postawienie żądania, żeby Polska się wyrzekła jakichkolwiek związków z krajami Międzymorza czy Śródmorza. I to zostało przez pana Verhofstadta, przepraszam za trudność wypowiedzenia nazwiska, bardzo jasno powiedziałem, wy sobie tworzycie tutaj jakieś regionalne związki, musicie się tego między Bałtykiem a Morzem Czarnym, musicie się tego wyrzec. Nie ma na to miejsca, tak jak nie ma miejsca na osobny strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i nie ma miejsca na wartości chrześcijańskie. Nie ma na to miejsca. Ale premier, to jest jasno powiedziane. Tak. W związku z tym Unia Europejska ma się zmienić w istocie w jednolity organizm państwowy, którym mamy się podporządkować. Z tego punktu widzenia dyskusja, która dotychczas trwała i stanowisko ludzi z Unii Europejskiej stanowią punkt przełomowy. Oczywiście możemy sięgnąć do traktatu lizbońskiego, do traktatu z Maastricht jako genezy tych wszystkich wydarzeń, ale dzisiaj nastąpił przełom i warto, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Unia Europejska sobie waruje prawo decydowania o wszystkim, co dzieje się na terenie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Tak jak sędziowie są sędziami Unii Europejskiej, tak my jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, o których losie ma decydować Komisja Europejska. Ale na to zwracał uwagę w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że obywatele się na to właśnie nie godzą, na taki sposób pojmowania kształtu Unii Europejskiej, na taki sposób traktowania obywateli, i mówi, że ta integracja stoi pod poważnym znakiem zapytania, jeśli będzie w ten sposób definiowana przyszłość Unii Europejskiej i nie będą brane pod uwagę głosy obywateli. To prawda, panie redaktorze, dokładnie jest tak i dlatego to przemówienie miało takie znaczenie, jak na samym początku powiedziałem. Między innymi dlatego, bo także pan premier Morawiecki odwołał się do wartości chrześcijańskich jako bardzo istotnym, konstytuującym Polskę fundamentem naszej cywilizacji, naszego państwa. Ale równocześnie na to uzyskał jasną odpowiedź ze strony wszystkich przemawiających poza EKR-em w istocie. Albo akceptujecie taki kształt Unii Europejskiej, jaki my przed chwilą przedstawiliśmy, albo nie ma dla was miejsca. To też jasno zostało powiedziane. Dlatego mówię, że ten dzień dzisiejszy miał charakter naprawdę bardzo istotny, przełomowy. Też wiele miejsca premier poświęcił bezpieczeństwu w Europie, bezpieczeństwu na świecie. No i zwrócił uwagę na to, aby jednak utrzymać ten sojusz Europy i Stanów Zjednoczonych. A my mamy tutaj też swoją rolę. Formułował to ostrożniej. Mówił o sojuszu transatlantyckim i o przynależności Polski do NATO. Ja mam ministrze, w kontekście relacji transatlantyckich jest bardzo ważne, aby powściągnąć taki antyamerykanizm, zgadza się, dokładnie, który tak, jest żywy w Europie i żeby ten sojusz między Europą a USA trwał. Trudno mi sobie wyobrazić bardziej realnego gwaranta bezpieczeństwa również na Bliskim Wschodzie. To byłoby punktowane. Tak. Ma pan rację. To jest właściwe oddanie tego, co powiedział pan premier. Nie do końca spotkało się ze zrozumieniem tych środowisk, no głównie lewicowych. Myślę, że spotkało się po prostu wręcz z odrzuceniem. Przypominam słowa tegoż pana Verhofstadta, tak. Przepraszam najmocniej, który bardzo jasno powiedział, że wspólnota obronna musi być wspólnotą bazującą na wspólnych wartościach. Jeżeli wy nie chcecie akceptować tego, co my jako wspólne wartości europejskie wam tutaj przedstawiamy, to nie ma dla was miejsca we wspólnocie obronnej. To też jasno zostało powiedziane. W ripoście pan premier słusznie wskazał, jeżeli dobrze go relacjonuje,
wie, no, że aby Unia Europejska mogła realnie tworzyć wspólnotę obronną, musiałaby wydawać pieniędzy nieporównanie więcej na obronę niż to teraz to, jest gotowa czynić. To, panie ministrze, też mam cytat do tego wątku. Minister Morawiecki właśnie mówił, że opowiada się za wzmocnieniem Unii Europejskiej jako samodzielnej siły obronnej, tylko do tego musielibyśmy wydawać 3, może do 4% PKB na politykę obronną. A wiemy, że nawet z 2% w wielu krajach europejskich jest problem. Ale to uściślimy to w takim razie, dlatego że obawiam się, że pan premier zaniżył tę sumę ze względu na to, że musiałyby powstać w ramach Unii Europejskiej strategiczne siły nuklearne, które byłyby zdolne przeciwstawić się siłom nuklearnym rosyjskim, prawda? A na to nie wystarczy naprawdę 3% PKB. To nie ma o czym mówić. Jeżeli by Europa miała być samodzielnym, zupełnie samodzielnym podmiotem zdolnym przeciwstawić się Rosji, to powtarzam, budowa sił nuklearnych byłaby niezbędna. Przypomnijmy, że siły nuklearne realne, brytyjskie są już poza Unią Europejską, zostaje punkt wyjścia francuski, no, który jest niepomiernie słabszy niż to, co reprezentuje Rosja. Więc dzisiaj nie ma takiej perspektywy, by Unia Europejska była zdolna w zakresie, nie wiem, 10-15 lat doprowadzić do takiego potencjału bojowego, by przeciwstawić się Rosji. To jest niemożliwe. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy, którzy mówią o podmiotowości obronnej Unii Europejskiej, w istocie skazują Unię Europejską na dominację rosyjską poprzez ich dysponowanie siłą nuklearną. Ale to pana zdaniem politycy zachodnioeuropejscy, no między innymi politycy w Niemczech, ale także politycy francuscy, mówiąc, jakby podgrzewając poniekąd ten spór i zaostrzając to napięcie transatlantyckie, nie mają świadomości, czym to się może skończyć? Moim zdaniem, jeśli chodzi o polityków niemieckich, właśnie mają świadomość, czym to się może skończyć, że to musi się skończyć podporządkowaniem Europy Rosji. Z ale całej widzenia Europy, czy podzielenie na strefy wpływów? Z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie, mówimy o właśnie całej Europie, bo przecież oni dążą do takiej sytuacji, w której cała Unia Europejska stanie się partnerem, ale tym partnerem z punktu widzenia bezpieczeństwa słabszym, tym będącym podporządkowanym Rosji. Ale moim zdaniem są w tego w pełni świadomi. Jednak w Niemczech no, zawsze były takie tendencje, że to Niemcy grają pierwsze skrzypce w Europie. To prawda, ale gospodarczo. Z Francją. Ale gospodarczo. Tak. Ale tym. No ale politycznie też. To, z czym, tak powiem, łączy swoje nadzieje elita niemiecka, to jest dominacja gospodarcza, która będzie substytutem i zrównoważy dominację militarną rosyjską. Ten sojusz ma opierać się na tej równowadze tych dwóch sił, tych dwóch filarów. Wielokrotnie się podczas tej debaty podnoszono sprawę praworządności, w tym sprawę zmian w Sądzie Najwyższym. Pana zdaniem, jak zakończy się ten spór w Sądzie Najwyższym? Dzisiaj pani Gersdorf przyszła do pracy, twierdzi, że jest pierwszą prezes, podejmuje obowiązki. Nie wiem, jak on się zakończy, wiem, jak on się powinien zakończyć i wiem, jaka jest opinia publiczna w tej sprawie. Ci sędziowie naprawdę, i to trafnie znowu pan premier Morawiecki przywołał coś, co jest hańbą dla broniących Sądu Najwyższego i broniących tej kasty sędziowskiej. Fakt, że tolerowano przez tyle lat, przecież z pełną wiedzą, iż w Sądzie Najwyższym są sędziowie orzekający w stanie wojennym, a no właśnie osoba, która pełni zastępstwo pana
pani Gersdorf, pan sędzia Iwulski, najprawdopodobniej, jeżeli nie jest to zbieżność nazwisk i imion, a ówcześni opozycjoniści twierdzą, że nie jest, zostawiam to na ich odpowiedzialność, orzekał w stanie wojennym jako sędzia wojskowy, więc sądu wojskowego. Więc to jest sytuacja, która najlepiej pokazuje, że trzeba było z tym skończyć i tutaj apel do pana prezydenta, żeby zweryfikował swoją decyzję, która przekazała panu Iwulskiemu to zastępstwo, bo on, wydaje mi się, że z mocy prawa powinien zostać odsunięty i z mocy prawa powinien nie mieć przedłużonego tego orzekania, prawda? Ale samo przekazanie tych kompetencji pełnienia obowiązku pierwszego prezesa też jest dość zaskakujące, bo pan sędzia mówi, że on tego od prezydenta nie otrzymał. Tylko zastępuje panią prezes, która sobie podpisała urlop. Można powiedzieć, że co innego twierdzi dzisiaj niż wczoraj. Inaczej ten sam stan faktyczny jest inaczej interpretowany, był inaczej wczoraj, kiedy chodziło o urlop, kiedy chodziło właśnie o przejęcie ze strony pana prezydenta, a dzisiaj jest już to inaczej interpretowany, ale to tylko podkreśla kilkanaście godzin. Tego nie wiem, ale rzeczywiście nastąpiło zdecydowanie utwardzenie pozycji. Myślę, że było to związane właśnie z tym przełomowym charakterem debaty w Unii Europejskiej i takiego determinacji kół kierowniczych Unii Europejskiej, by narzucić Polsce dyktat tych starych sił postkomunistycznych, które mają nadal w pełni panować nad sytuacją polską. No, nie ma na to zgody Polaków, nie ma na to zgody także oczywiście rządu. Panie ministrze, w poniedziałek prezydent powołał na szefa sztabu generała Rajmunda Andrzejczaka. To dobra nominacja? To dobry żołnierz. To na pewno jest dobry żołnierz, chociaż zadanie, które przed nim stanie, jest zadaniem olbrzymim, dalece odmiennym od tego, co było dotychczas. Ja chcę raz jeszcze podziękować panu generałowi Surawskiemu, bo on stanął przed olbrzymim wyzwaniem i dobrze je zrealizował, czyli realizacją decyzji szczytu NATO. To była naprawdę, nikt w historii, nie udało się nikomu tak szybko doprowadzić do instalacji sił natowskich na wschodniej flance, a pan generał Surawski wraz z panem generałem Miką, z generałem Wojciechowskim, z tymi, którzy decydowali o polskiej armii, zrobili to znakomicie i za to generałowi Surawskiemu pana zdaniem, gratuluję. Jakie jest najważniejsze zadanie przed generałem Andrzejczakiem? No, takie zrekonstruowanie armii, by spełniało ono zadanie nowej struktury dowodzenia, gdzie szef sztabu jest nie tylko szefem planistyki całej, prawda, ale także dowodzi całą armią, a generałowie, szefowie wojsk operacyjnych i dawny szef wojsk generalny sił zbrojnych są mu podporządkowani. To jest scalenie armii, stworzenie jednolitej struktury hierarchicznej w miejsce rozbitej struktury przez ludzi z Platformy Obywatelskiej. To wielkie zadanie i nie tylko dowodzenie, ale i utrzymanie podstawowych tez strategicznego przeglądu obronnego, doprowadzenie do tego, by co najmniej w ciągu 10 lat Polska była w stanie być rzeczywistą, samodzielną siłą, zdolną obronić się do czasu nadejścia sojuszy. Wśród zadań, jakie prezydent postawił panu generałowi, jest między innymi takie oto zadanie: włączenie obrony terytorialnej do systemu obronnego. No, najpierw, co to jak by wiadomo, miało znaczyć? Tego nie wiem, nie jestem prezydentem, proszę się zwrócić do pana prezydenta z tym zdaniem, a myślę, że jeżeli to by miało tak być sformułowane, bo może był kontekst inny, to byłoby przedwczesne niewątpliwie, dlatego że Wojska Obrony Terytorialnej nie zostały jeszcze, i nie ma termin, to jest koniec 2019 roku, nie zostały jeszcze ukształtowane, a do tego czasu podlegają one bezpośrednio szefowi, czyli generałowi Kukule i poprzez generała Kukułę ministrowi obrony, tak samo jak zresztą szef sztabu, cała armia podlega ministrowi obrony, żeby tutaj była jasność, Wojska Obrony Terytorialnej nie są żadnym ewenementem z tego punktu widzenia, ale do czasu ich
ukształtowania ostatecznego podlegają ministrowi obrony poprzez dowódcę wojskową. A później, jak już będą ukształtowane, a jak będą ukształtowane, to jest oczywiste, że wchodzą w skład jednolitej struktury wojska. To nie ma co do tego cienia wątpliwości. Rzecz tylko w tym, by ta konstrukcja Wojsk Obrony Terytorialnej następowała jak najszybciej i by bazowała na najlepszych dowódcach. Nie obawia pan się, że to będzie spowolniony ten proces tworzenia WOT-u? Czasami dochodzą do mnie takie głosy. W związku z tym oczywiście rozeznanie w tej sytuacji jest niesłychanie konieczne i Komisja Obrony Narodowej, której jestem członkiem, stara się temu, że tak powiem, towarzyszyć tworzeniu tych wojsk. Stąd zresztą nasza częsta obecność na przysięgach, także moja, która pozwala nam zorientować się w postępach kształtowania Wojsk Obrony Terytorialnej. To bardzo ważne zadanie z punktu widzenia stopnia i skali obronności Polski. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był pan minister Antoni Macierewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Dziękuję państwu za poświęcony czas, za to, że państwo byli tego wieczoru z telewizją Trwam. Teraz życzę wszystkim dobrego, spokojnego wieczoru, dobrej nocy. Do zobaczenia. Z panem Bogiem.